Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Joanna Dybowska, menedżer do spraw marketingu Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy w Szczecinie. Zaczynamy czwarty podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Co kilka dni rozmawiamy na bieżące tematy związane z gospodarką województwa zachodniopomorskiego i nie tylko. Mamy grudzień, dość burzliwy grudzień wieńczący rok 2020, który dla gospodarki jest czasem próby i takiego bardzo mocnego hartowania. Pani kierownik, czy galerie handlowe, czy generalnie handel komercyjny również hartował się w roku 2020? Oj, to w bardzo dużym ogniu. Pierwszy lockdown wiosną tego roku przyniósł całej branży, mówię tutaj bardzo ogólnie i o administratorach obiektów handlowych i o najemcach tychże, przyniósł duże straty. No i niestety sytuacji nie poprawił drugi lockdown, pomimo tego, że już po tej wiosennej edycji zaczęło się troszeczkę poprawiać, zaczęliśmy wchodzić powiedzmy na jakieś 80% tego, co było przed pierwszym lockdownem, to drugi po prostu skutecznie zdławił tą tendencję rozwojową. Nie wiem, czy pani też ma takie wrażenie, ale no my trochę podsumowujemy rok i gdyby ktoś nam pod koniec roku 2019 powiedział, jaki będzie rok 2020, to mało kto by uwierzył, bo byliśmy na szczycie prosperity i chyba galerie handlowe były jednym z takich przypadków i przykładów działalności, która no, funkcjonowała tak dobrze, jak tylko się dało. Na pewno tak, no, nikt z nas sobie nie wyobrażał, że będziemy musieli tyle godzin dziennie spędzać w maskach, że będziemy musieli pracować w takim reżimie sanitarnym, jaki jest w tej chwili, że trzeba będzie w obiektach handlowych, że to w ogóle jest możliwe wprowadzenie tego typu obostrzeń i że klienci się do tego dostosują, bo muszę tutaj przyznać, że jest naprawdę w tej chwili nieźle. Oczywiście nie jest to pełne 100%, natomiast przeważająca większość naszych klientów dostosowała się do obowiązujących wymagań i dzięki temu zakupy w centrach na pewno są bezpieczne. Grudzień 2020, galerie handlowe powróciły po kilkutygodniowej przerwie, dosłownie kilkanaście dni temu. To jest, pani kierownik, kamień z serca, czy inaczej państwo rozpatrujecie tę sytuację, kiedy no, była jednak taka wątpliwość, czy ten powrót nastąpi pod koniec listopada, czy na przykład w połowie grudnia? Rzeczywiście taka wątpliwość była, bo nie do końca znaliśmy decyzję, właściwie one się tak troszkę pojawiają na ostatnią chwilę, natomiast na pewno kamień z serca. Zdecydowanie sytuację też poprawiają niedziele handlowe, które się pojawiły. Ta dodatkowa 6 grudnia również pomaga w tym podźwignięciu się całej branży. Pomaga też w rozładowaniu ruchu. To, co mogłoby się zadziać wyłącznie w soboty, rozkłada się w tej chwili na dwa dni. Dzięki temu ten ruch w galeriach jest w ciągu tych dni mniejszy. My dzięki temu nie, na przykład 6 grudnia nie musieliśmy zamykać wejść do naszego obiektu. Monitorujemy oczywiście przez cały czas ilość klientów, która na tym obiekcie jest, żeby się dopasować do istniejących wytycznych. Natomiast ruch, który był mniej więcej na wysokości połowy tego, co było w ubiegłym roku. Natomiast znowu rozłożył się na dwa dni, więc nam to bardzo ułatwiło i klientom zakupy, i nam funkcjonowanie. To będzie taki grudzień, kiedy galerie handlowe, takie jak Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy, nabiorą oddechu trochę pod koniec roku i w perspektywie roku 2021, czy to jest zbyt odważna i zbyt optymistyczna teza? Myślę, że w tym roku zbyt optymistyczna teza, chociażby no z samego powodu obostrzeń, które są w tej chwili i jak też świadomości naszych klientów. Klienci w tej chwili, wbrew temu, co opiniom, które się pojawiają gdzieniegdzie, nie stosują tak zwanej turystyki w galeriach, czyli nie przychodzą sobie pochodzić. Klient w tej chwili jest bardziej świadomy, wybiera sobie już wcześniej produkty, które chciałby kupić i dokonuje zakupów celowanych, czyli przychodzi, idzie do konkretnego sklepu, dokonuje tego zakupu i po prostu z galerii wychodzi. Więc znacznie skrócił się czas przebywania osób w galeriach handlowych, co ułatwia
tak jak mówię, utrzymanie ilości klientów, która nominalnie, jednorazowo może w takim centrum przebywać. Z jednej strony, z punktu widzenia reżimu sanitarnego, do którego wrócimy za moment, to co pani mówi jest na pewno wiadomością dobrą. Z drugiej jednak strony, no, nasz pewien lifestyle powodował, że my lubiliśmy galerie handlowe jako miejsca, w których będziemy mogli się trochę pokręcić, w cudzysłowie, zjeść obiad, poprzeglądać nowe witryny, iść do kina wieczorem, ewentualnie pograć sobie w kręgle albo w bilardę, jak mamy ochotę. No, teraz, właściwie w całym roku 2020, z tego stylu życia, takiego typowo wielkomiejskiego, jak to w Szczecinie czasami bywa, zostaliśmy trochę okradzeni. Na pewno pandemia wymusiła na nas zmianę naszych zachowań i na pewno wymusiła to, że dużo więcej czasu spędzamy w naszych domach, bądź ewentualnie na indywidualnych spacerach, niż na kultywowaniu tego, o czym pan mówił. No, to, że lokale gastronomiczne są w tej chwili nieczynne, czyli mogą działać wyłącznie w systemie na wynos i na dowóz, no nie sprzyja przyjściu do galerii na kawę czy na ciastko. Nieczynna kręgielnia, nieczynny fitness, nieczynne multikino również powodują to, że tak jak mówię, klient przychodzi do obiektu wyłącznie na zakupy, najbardziej celowane, dokonuje tych zakupów i po prostu wraca do siebie, do domu. Taką sytuację wymusił na nas wirus i przypuszczam, że do wiosny przyszłego roku będziemy musieli się z mniejszymi lub większymi obostrzeniami w tym jakby rejonie naszej działalności liczyć. Pani kierownik, ja pamiętam naszą rozmowę na portalu w szczecinie.pl wiosną bodajże. To była taka rozmowa, gdzie galerie handlowe wracały po dłuższej przerwie niż ta jesienna. Dużo było wtedy optymizmu i dużo było wtedy radości z tego powrotu do standardowego funkcjonowania. Czy z pani punktu widzenia galerie handlowe poradziły sobie z reżimem sanitarnym i z przestrzeganiem tego, no tego, co wymaga na przykład inspektor sanitarny? Zdecydowanie tak. My w tej chwili jesteśmy cały czas pod czujnym okiem wszystkich możliwych służb, czyli zgodnie z zapowiedziami naszego rządu mamy kontrolę policji, sanepidu, straży miejskiej. Jak do tej pory nie mieliśmy żadnych krytycznych uwag, ani też żadnych mandatów, jakie mogłyby takie służby na nas nałożyć. Jesteśmy wszystkie centra handlowe zrzeszone w Polskiej Radzie Centrów Handlowych opracowały wspólnie taką procedurę DDM. Jest to dystans, dezynfekcja, maseczka. Czyli przypominamy naszym klientom przez cały czas o zachowaniu bezpiecznego dystansu. Nasze obiekty są wręcz oklejone różnego typu komunikatami przypominającymi o tym. Pojawiają się takie komunikaty na wyświetlaczach multimedialnych, pojawiają się spoty w radiowęźle. Nasi pracownicy ochrony również pilnują w miejscach, w których ewentualnie mogłyby się tworzyć kolejki o tym, że należy pomiędzy sobą ten minimum, te 1,5 metra do 2 metrów dystansu zachować. Dezynfekcja. We wszystkich obiektach są zainstalowane dyspensery z płynem dezynfekcyjnym. Najczęściej w naszym obiekcie są to przy wejściach, więc każdy wchodząc lub wychodząc z centrum Galaksy może sobie te ręce zdezynfekować. W toaletach mydła zostały wymienione na antybakteryjne, więc również myjąc ręce jednocześnie dezynfekujemy. Nasze służby na bieżąco dezynfekują wszystkie często dotykane powierzchnie, czyli kilkanaście razy dziennie są dezynfekowane poręcze, klamki, przyciski w windach, ekrany multimedialne, wszystko to, czego dotykają ręce klientów, podlega dezynfekcji. No i maseczka. Cały czas również przypominamy o tym, również są to komunikaty i wizualne, i dźwiękowe. Pracuje również nasza ochrona przy tym, żeby wszyscy klienci poruszający się po obiekcie te maseczki mieli. Wręcz nasi pracownicy ochrony, jak i nasz punkt informacyjny ma bezpłatne maseczki dla tych klientów, którzy zapomnieli tego elementu zabrać. Przypominamy, że trzeba zakrywać nos i usta. Może nie tylko jest to maseczka, może to być również przyłbica, może to być element garderoby. Niemniej jednak no, staramy się przypominać, że nie chuchamy na siebie, pilnujemy dystansu, dezynfekujemy ręce i zasłaniamy nos i usta. Kolejna rzecz, o której chciałem porozmawiać, to może już nie tyle sytuacja centrum jako centrum, a centrum jako miejsce, które no, zrzesza jednak ogromną ilość podmiotów gospodarczych, sieciowych, lokalnych.
Czy Państwo na bieżąco rozmawiacie z najemcami o ich sytuacji i jak oni będą wspominać rok 2020? Myślę, że wszyscy będziemy go wspominali jako bardzo trudny rok. Po wiosennym lockdownie cała branża centrów handlowych zanotowała według szacunków 17,5 miliarda straty, jeśli chodzi o obroty. Jeśli chodzi o listopad, wstępne szacunki mówią o 8 miliardach. Jak to będzie, to oczywiście to na podsumowania przyjdzie czas na koniec grudnia, natomiast należy pamiętać, że centra handlowe to nie jest coś, co działa w oderwaniu od najemców. To jest jedna symbioza. My jesteśmy jakby połączeni ze sobą, więc to, w jakiej kondycji są nasi najemcy, wpływa również na naszą kondycję, więc my cały czas jesteśmy wspólnie w kontakcie, rozmawiamy, ustalamy, staramy się opracować takie strategie, żeby wszyscy wyszli z obecnej sytuacji obronną ręką. Dlatego bardzo nas cieszy to, że ten grudzień ruszył i nasi najemcy mogą normalnie, w miarę normalnie handlować. Trzeba pamiętać, że obroty grudniowe stanowią niejednokrotnie 30% całych obrotów działalności handlowej w całym roku, więc jest to bardzo istotny element i to, że nasi najemcy będą mieli dobre obroty i zarobią w grudniu, pozwoli im na przeżycie kolejnych miesięcy w roku 2021. Myśli Pani, że te informacje, które pojawiają się często w mediach branżowych o tym, że rok 2020 to jest jednak rok e-commerce, że nie ruszymy na zakupy świąteczne do galerii handlowych, a bardziej ruszymy na zakupy świąteczne przed fotel swojego komputera, to jest uprawniona teza, czy może tutaj jednak będziemy czuli coraz bardziej, że jednak brakuje nam kontaktu bezpośredniego, że zakupy w internecie to nie jest to? Tak jak obserwujemy po otwarciu centrów z końcem listopada, to jednak e-commerce nie do końca spełnia potrzeby klientów. Jednak człowiek jest tak skonstruowany, że lubi dotknąć, lubi zobaczyć, zważyć w rękach, zastanowić się, przyglądając się produktowi do zakupu. No w przypadku odzieży czy obuwia niejednokrotnie konieczność jest przymierzenia produktu, który chce się nabyć, więc na pewno ta branża e-commerce, ona oczywiście będzie się rozwijała i ona przeżyła latem tego roku boom, natomiast jak wykazują odwiedziny klientów w obiekcie handlowych, w obiektach handlowych, są oni jednak skłonni do tego, żeby przyjść. Ten bezpośredni kontakt nadal jest konieczny, nadal jest potrzebny i jeszcze przypuszczam, że długo będzie. Szacuje się, że powiedzmy sobie obroty e-commerce, tak przynajmniej wynika z naszych rozmów z najemcami, to jest jakieś 20-30% w tej chwili obrotów branży handlowej, więc na pewno nie zaspokoi to w pełni ich potrzeb, więc te sklepy stacjonarne będą i najemcom, i klientom jeszcze długo potrzebne. Galaxy się przedstawia jako centrum handlowo-rozrywkowe i o ile, tak jak pani kierownik powiedziała, część handlowa ruszyła i radzi sobie, tak część rozrywkowa, to jest oczywiście niezależne od nikogo poza osobami odpowiadającymi za obostrzenia, no wciąż przeżywa chyba najgorszy czas w swojej historii. Zdecydowanie tak. Tutaj generalnie cała branża zrzeszona zarówno w Polskiej Radzie Centrów Handlowych, jak i w innych tego typu organizacjach przypomina czynnikom rządowym o tym, że ta branża rozrywkowa, szeroko rozumiana, przeżywa w tej chwili zapaść. I tutaj chcąc utrzymać tych najemców, cały czas wnioskujemy o taką pomoc, konkretną pomoc, dużą pomoc dla tych gałęzi, które w tej chwili są w ogóle wyłączone z działalności. Proszę pamiętać, że powiedzmy działalność rozrywkowa związana z takimi obiektami jak nasz, to nie tylko kina, nie tylko kręgielnie, nie tylko fitnessy, nie tylko sale zabaw dla dzieci, ale również cała szeroko rozumiana branża eventowa. My w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i naszych pracowników absolutnie zrezygnowaliśmy z jakichkolwiek form działalności właśnie takiej w kategoriach akcji promocyjnych, więc wszystkie firmy, które dysponowały nagłośnieniem, czy wynajmowały hostesy, modelki, całe zespoły do działalności eventowej, w tej chwili
nie mają co robić. I takiego zapotrzebowania nie ma zarówno wśród gmin, wśród zakładów pracy na jakieś zjazdy integracyjne, jak również wśród centrów handlowych. W związku z powyższym ta branża przeżywa totalną recesję i jej także trzeba pomóc. Na sam koniec, pani kierownik, rozumiem więc, że zapraszamy i zapraszacie państwo do tego, żeby w tym czasie przedświątecznym nie omijać galerii handlowych, żeby nie czuć się zagrożonym w miejscach, gdzie potencjalnie ludzi może być trochę więcej, tylko żeby stawiać na swój własny, indywidualny rozsądek i na to, że no państwo też macie w tym interes i to żywy, żeby w tych miejscach było jak najbezpieczniej. Zdecydowanie tak. Serdecznie zapraszamy wszystkich klientów do nas na zakupy. Trzeba pamiętać, że centra handlowe, pracując w tym podwyższonym reżimie sanitarnym, jak do tej pory bardzo dobrze wywiązują się ze swoich zadań. Przynajmniej nie ma żadnych uwag w naszym kierunku. Staramy się zachować wszystkie te wytyczne, które nakładają na nas istniejące rozporządzenia. Trzeba też pamiętać, że centrum handlowe dysponuje na tyle dużą powierzchnią, że nawet jeżeli tutaj przyjdzie dużo ludzi, to oni się na tej powierzchni po prostu rozkładają na tyle w dużej odległości, że bardzo łatwo jest ten dystans społeczny utrzymać. Więc to jest, myślę, pierwszy czynnik, dla którego warto tutaj przyjść. Rygory sanitarne przestrzegane są zarówno przez administratorów obiektu, jak i ściśle przez pracowników naszych lokali, którzy nie tylko są sprawdzani przez nas, ale również przez wszystkie służby, więc lokale też są przygotowane do liczenia klientów, do dezynfekcji, do pilnowania, żeby wchodzili klienci tylko i wyłącznie w maseczkach. Więc to chociażby z tego powodu również jest to dużo bezpieczniejsze. Staramy się utrzymać wszystko w najwyższym stopniu rygoru sanitarnego i myślę, że to jest te główne czynniki, które skłaniają do tego, że warto przyjść do galerii handlowych i zrobić tutaj zakup. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.